Witajcie, moi kochani. Wśród kilku moich wyjazdów zagranicznych mam także za sobą weekend w polskim mieście Lwów. Znaczy teraz ukraińskim, ale kiedyś polskim. To był w ogóle mój pierwszy wyjazd zagraniczny w życiu. Może dlatego tak zapadł mi głęboko w serce. Wśród miejsc, które odwiedziliśmy, był cmentarz Wyczakowski. Byliśmy m.in. przy grobie Marii Konopnickiej, poetki, Stefana Banacha, matematyka, Artura Grottgera, malarza, Gabrieli Zapolskiej, pisarki, czy Konstantego Juliana Ordona, powstańca listopadowego. To o nim w wierszu Reduta Ordona i jego rzekomą śmierć opisał Adam Mickiewicz, mimo że podczas wybuchu w Reducie, której bronił Ordon, właśnie Ordon został tylko mocno poparzony i zmarł wiele lat później. Specjalnie na tym cmentarzu zrobiłam zdjęcie grobu Stefana Banacha. Chciałam pokazać ten nagrobek, a w razie czego nawet zrobić odbitkę zdjęcia moim dziadkom, Janinie i Jerzemu Rudenko, którzy podobnie jak Stefan Banach byli matematykami. Obecnie cmentarz Wyczakowski ma status muzeum i nowe pochówki są możliwe, ale tylko na specjalnie zezwolenie dyrekcji cmentarza. Byliśmy także na cmentarzu Rond Lwowski i wędrując wśród grobów odnalazłam miejsce, z którego pobrano szczątki do grobu nieznanego żołnierza w Warszawie. Byliśmy także w katedrze łacińskiej pod wezwaniem w niebo wzięcia Najświętszej Maryi Panny. To tu, w tej katedrze, 1 kwietnia 1656 roku, przed cudownym obrazem Matki Bożej Łaskawej, złożył śluby lwowskie Jan Kazimierz. Natomiast 23 października 1677 roku chrzest w tej katedrze otrzymał późniejszy król Polski, Stanisław Leszczyński. Ja jako harcerka z radością odnalazłam na ścianie tej katedry tablicę poświęconą twórcom polskiego harcerstwa, czyli Oldze i Andrzejowi Małkowskim, którzy w roku 1911 właśnie we Lwowie założyli pierwszą na ziemiach polskich drużynę harcerską, a z szeregów której wywodziło się wiele orląt lwowskich. Do dziś pamiętam smak i moc kawy wypitej w kawiarni w sąsiedztwie tej katedry i mając w zasięgu wzroku ciemną kaplicę Bojmu. Byliśmy też w archikatedralnym soborze świętego Jura w Lwowie, czyli katedralnej cerkwi archidiecezji lwowskiej ukraińskiego kościoła greko-katolickiego metropolii halickiej. Jest on położony przy placu świętego Jura. W krypcie pochowane są szczątki uznawane za należące do księcia ruskiego Jarosława, przewiezione tu z Halicza przed II wojną światową. Odwiedziłam także skansen ziemi lwowskiej i do dziś utkwiła mi w pamięci taka starsza pani z kozą. Akurat wbrew opinii biegowej koza nie była wszystkożerna, miała swoje kaprysy, jeżeli chodzi o jedzenie. I zrobiłam też wtedy zdjęcia chat znajdujących się w tym skansenie. Na prośbę dziadka pamiętam, że robiłam odbitki tych zdjęć, ponieważ dziadkowi po prostu przypomniały jego dzieciństwo. Chciał mieć też te zdjęcia u siebie. Zrobiłam to dla dziadka z dużą przyjemnością. Dziadek rzadko o coś prosił, więc uznałam, że trzeba mu to zrobić. Nie było z mojej strony najmniejszego problemu. Byliśmy też w parku, w którym stał pierwotnie budynek mieszczący słynną panoramę racławicką. Widziałam to miejsce. Chciałabym pojechać jeszcze raz do Lwowa, czy
mu się to uda, na dziś nie mam pojęcia, ale zgadzam się w jednym z moim przyjacielem z warszawskiego kręgu Zamek Szarych Szeregów, Tadeuszem Jaroszem, który urodził się we Lwowie, że Lwów i Kraków mają podobną duszę jako miasta z tej samej, jakby z tej samej części, z Galicji. I do dziś pamiętam, jak druh Tadzio w Warszawie w Parku Saskim z oryginalnym lwowskim akcentem śpiewał mi piosenkę Nie ma jak Lwów. I zgadzamy się, że nie ma jak Lwów, to jest dosyć specyficzne miasto, ale mnie osobiście bardzo urzekło. Jest drugim po Krakowie moim ulubionym miastem. A wy podzielcie się, jakie macie ulubione swoje miasta, gdzie byliście za granicą, o ile byliście za granicą, co lubicie zwiedzać. Dajcie znać w komentarzach i do zobaczenia wkrótce. Trzymajcie się ciepło. Pa.